Mam wrażenie, że nasz gość zdecydowanie nie musi martwić się o propozycje i te telefony z propozycjami dzwonią i to nie tylko z kierunkowym plus 48, ale z wieloma innymi. Piotr Adamczyk jest dzisiaj naszym gościem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Piotrze, pan mnie prześladował przez ostatnie dni, bo byłem na Ant-Manie, padło na wersję z dubbingiem. Piotr Adamczyk. Do legalnej kultury też pan mnie czasem zaprasza w kinowych salach. No i jeszcze wyszliśmy sobie z tego filmu. Nie powiem, czy w połowie, czy na końcu. No i kot jeszcze Maurycy był reklamowany. Tak, i również tam głos Piotr Adamczyk. Bardzo się uśmiechnąłem tak sam do siebie, wiedząc, że już za chwilę się spotkamy, ale jakie jest moje pytanie? Bo wiadomo, że tych produkcji mi się jako widzowi wydaje, że jest po prostu ogrom, ale pewnie jakoś tak się złożyło, że one się pojawiły w kinach w jednym, w podobnym czasie. Czy pan ma jakąś taką zasadę dotyczącą pracy, jak wiele jej na siebie brać, na swoje barki, na przykład w całym roku? Bo nie wierzę, że pan tydzień w tydzień właśnie te produkcje tworzy. Nie mam zasady. To też nie jest taki rynek, gdzie się sypią propozycje jak z rękawa. Mhm. Nawet dla tych, co pan myśli, że im się sypią, to też to jest zawsze zawód. To trochę kłamałem w tej zapowiedzi? Tak, znaczy myślę, że to bardzo trudno znaleźć. Oczywiście mamy takie momenty. Mamy takie momenty, kiedy się właśnie otwiera worek z propozycjami i wtedy trzeba przebierać, no bo ten kalendarz no jednak ma jakieś możliwości. Ale te moje czasy, kiedy ten mój kalendarz był taki wypełniony po brzegi, mijają z tego względu, że ja nie pracuję w teatrze. A to teatr bardzo tak jakoś zapełnia te krateczki w kalendarzu. A film jest... To jest bardzo dużo jakby gadania wokół, a sama praca, no to właściwie tak jak plan filmowy nawet, co nam uzmysławia, że nawet jak już się jest podczas tego planu zdjęciowego, ten dzień zdjęciowy w kalendarzu zaznaczony już właśnie trwa, to samej takiej de facto pracy przed kamerą jest bardzo niewiele. Czyli nie mam zasady, staram się... Czy dba pan jakoś o równowagę, gdy rok jest owocny i obfity? Dbam o równowagę tego typu, że wybieram te rzeczy, które są bliższe mojemu sercu. Albo ze względu na temat, albo ze względu na towarzystwo przede wszystkim. Ale to też nie jest tak, że odrzucam bardzo wiele. Chociaż ostatnio tak zrobiłem. Tak, miałem taki moment, nie wiem, przemyśleń związanych z czasem pewnie mijającym i w pewnym momencie mężczyzna i kobieta, każdy z nas, w jakimś, zwłaszcza jak są okrągłe urodziny, niedługo będę miał kolejne, to zaczyna myśleć o tym właśnie, no, czy idzie w tym kierunku, w którym by chciał. Zresztą każdy, bez względu na urodziny, moment, w którym powinien sobie co jakiś czas tak trzeba, zerknąć troszkę z dystansu. I ja zauważyłem, że mnie po prostu męczy to, że moje propozycje to są role w sutannach i jakichś podstarzałych coraz bardziej playboyów. I miałem z tym problem, więc w pewnym momencie powiedziałem stop i faktycznie dzięki temu przyszły propozycje ze Stanów. Tak naprawdę w to wierzę, że jakby to się trochę... Nagle byłem wolny, miałem czas, nagle mogłem brać udział w castingach, bo to był casting na rolę, która będzie realizowana tam przez te 13 miesiące. Ja nagle nie mam w tym kalendarzu nic, no bo odmówiłem. Muszę zapytać w takim razie o te rezygnacje z ról, bo wielu pana kolegów marzy o tym, żeby grać za granicą. Czy panu się też zdarzyło odrzucić te zagraniczne propozycje? Bo niektórzy wzięliby tylko dlatego, że jest po angielsku na przykład. Wie pan, tutaj się pytał pan o jakąś zasadę. I jakąś taką jedną z moich zasad to jest nie mówienie o rolach, których nie zagrałem. Więc na pewno nie powiem panu w czym, ale faktycznie dumny jestem, że odrzuciłem także amerykańskie propozycje. Także mam to już odhaczone w swoim, jak to mówią Amerykanie, na swoim bucket list. Tak, z jakiego względu? Z tego względu, że... wydało mi się, że jakby udało mi się zagrać w rzeczach na wysokim poziomie z aktorami, z którymi marzyłem by grać. I miałem wrażenie, że ta kolejna propozycja jest jakby takim krokiem wstecz trochę. A dzisiaj, tak jak już pan delikatnie zalążkowo wspomniał, spotykamy się przy okazji filmu Miłość po angielsku. Państwa może zaskoczy oryginalny tytuł Up on the Roof.
ale tak to czasem w polskim kinie bywa. Uśmiecham się, bo tak naprawdę nie mam powodów, by ten uśmiech był jakiś kąśliwy. Bardzo mi się przyjemnie oglądało ten film. Taka ciepła komedia romantyczna. Opowieść. Czy tam komedia, tam chyba jest dwie. Ja się ze dwa razy zaśmiałem. Ale wie pan co? No bardzo mi się to podobały momenty, kiedy pan wtrącał słowa po polsku i byłem ciekawy, czy to pana inwencja twórcza, czy tak wszystko było w scenariuszu. Moja inwencja twórcza, bo też mam wrażenie, że się gra Polaka przebywającego w Anglii, czy gdziekolwiek gdzie indziej za granicą. No, mam okazję być wiarygodny w tej sprawie. Grałem gdzieś tam w jednej roli, gram Rosjanina, w jednej człowieka z innej planety, ale w jednej także, w kilku zagram oczywiście Polaków. Więc mam świadomość, że jako Rosjanin to muszę już się pilnować. Tak. Czy mogę sobie coś zaimprowizować, muszę sprawdzić z dialogue coachem, czy na pewno jak byłem agurciki. Jak byłem agurciki, to dobrze zabrzmi, czy mogę sobie to dodać i tak dalej. A tutaj mogę rzucić nagle z rękawa, zaskoczyć kogoś. A jak nie idzie na przykład na planie zagranicznej produkcji, to pan sobie przeklnie po polsku czy po angielsku? No to chyba trzeba dać znać ekipie, że coś jest nie tak, to wtedy raczej angielski wchodzi. On jest zresztą, to jest też przedziwne, że jak się coś na F u nas powie, no to jest takie jakieś, tak. nie ma obciążenia. Nie. I to dopiero po reakcjach ludzi widać, że aha, no faktycznie, no ja teraz rzuciłem mięsem. Dla mnie to w ogóle jest jakiś taki, w ogóle to nie ma siły. Nasza Polska... Tam jest R. R jest po prostu w tym... Tak, no to jest silne przekleństwo. Zresztą na tyle silne, że Węgrzy na przykład się zachwycili nimi, też stosują w tym samym... Dokładnie. W tym samym znaczeniu. Czuć tam tę siłę. Tak. Też musiał pan czuć jakąś siłę w scenariuszu Miłości po angielsku, że przyjął pan tę propozycję, choć jakiś taki tajny, sprzyjający nam szpieg doniósł mi, że pan już wcześniej, kilka lat temu miał ten scenariusz w swoich rękach, prawda? Jak to było? Wie pan co, nie wiem jak, na ile szpieg ocenił te kilka lat, natomiast to jest niezwykle sentymentalny tytuł dla mnie, bo mówimy o 30 latach. Byłem studentem, mój przyjaciel Rafał Kapeliński, student reżyserii, mówił mi już wtedy, i to też jest przedziwna jego droga, że on już wtedy mówił mi o kilku tytułach rzeczy, nad którymi pracuję i pomału te tytuły widzę, że po prostu pojawiają się w jego bogatym CV. I między innymi był Up on the Roof, o którym opowiadał. To był projekt, to był scenariusz, który się mocno zmienił. Który się zmienił na tyle też, że Rafał jakby od tego już odszedł. Natomiast niezwykłe było to, że ja te role, ja o niej myślałem mając 20 kilka lat, a zrealizowałem mając prawie 50. A ta decyzja no, była też taka sentymentalna, że wraca do mnie tytuł po 30 latach, mimo że będzie inny reżyser, że scenariusz się zmienił, że jest wszystko wygląda inaczej. No to chciałem dać temu szansę. I mimo, że to miałem to postanowienie, nie gram już więcej tych romansów, kurczę, troszkę sobie odpuszczę, no ale pewnym, że tak powiem, znakom losu się nie odmawia i postanowiłem nie odmówić. Nie żałuję, bo to był fajny czas, lekki film, to jest bardzo kameralne kino, ale tak jak pan sam powiedział, na pewno znajdzie swoją grupę ludzi, którzy bardzo miło spędzą czas w kinie. Ktoś, kto chciałby się przenieść na chwilę do Londynu. Dokładnie. Ktoś, kogo interesuje, że tak powiem, kuchnia, bo mój bohater to jest utalentowany kucharz, który marzy o założeniu własnej restauracji. Ktoś, kto lubi w ogóle klimat brytyjski, ci aktorzy też świetni. To prawda. Właściwie każdy epizod jest przez rasowego aktora zagrany. Nam się udało do takich naprawdę bardzo skromnych, jakichś dwuzdaniowych ról zatrudnić ludzi, którzy przez brytyjskiego widza będą rozpoznawalni. Telewizyjne jakieś gwiazdy. Taki zabieg, który faktycznie często jest stosowany, ale jeżeli to jest dobrze wykonane, to jest po prostu świetny pomysł. Wiemy już, w którą stronę chce pan mniej więcej iść i wspomniał też pan, że nie chciałby już pan zagrać ani tych amantów playboyów. Nie mówię, że nigdy, bo ja właśnie też nie lubię słowa mówić nigdy. Ja po prostu byłem zmęczony, że tylko to. To prawda. Więc jeżeli za jakiś czas przyjdzie kolejna propozycja, teraz rozważałem jakąś, która
która też właściwie no, gdzieś była jakimś powtórzeniem szuflady. Ja też już zagrałem tyle ról, że pewne rzeczy już robiłem i teraz mam, dobra, no to ta rola to dla mnie to jest takie mieszanka Żabci z Rainerem, no bo czasami też takie bywa. No, więc ja już łączę te swoje sosy, które kiedyś wykonałem. Zobaczymy, jaki teraz będzie drink. Wspomnieliśmy, że ten Londyn to jest takie nieprzypadkowe miejsce, bo raczej bliskie bardzo pana sercu. 20-21 lat było na liczniku, jak pan wyjechał do Londynu. 93 rok, dokładnie o, to pamiętam. O, to 21 w takim razie. Zawsze według tego rocznika sobie dodaję, że aha, to czyli dwa lata potem skończyłem szkołę, bo nie pamiętam, kiedy skończyłem. Mhm. Natomiast ten wyjazd do Londynu to był taki faktycznie jakaś taka w harmonogramie mojego życia wyjątkowy rok. Jak to się dzieje, że, taki, że młody człowiek porzuca Warszawę, wyjeżdża do Londynu, który teraz jest panu bliski przez plan miłości po angielsku? Stypendium, losowanie jakieś, stypendium Sorosza. Po pierwsze losowali w który kraj, wygrała Macedonia i Polska, potem losowali jaka dziedzina i w ogóle wygrało nagle aktorstwo. No i znaleźli szkoły, a w tej szkole szukali, kto mówi po angielsku i znowu mi się, że tak powiem, a, i się wtedy moje szczęście sąsiedzkie przydało. Zostałem wybrany, musiałem wcześniej zdać wszystkie egzaminy i umówić się na to, że nagram swoje egzaminy tam w Londynie. No i pojechałem do świata zupełnie innego. Mieszkałem w akademiku przy Regent's Park Road, poznawałem mnóstwo ludzi. Oszczędzałem strasznie, bo tam było jakieś stypendium, które dostawałem na jedzenie, ale to, jak sobie przeliczałem wtedy na złotówki, no tak. to jak ja zjem tę sałatkę, to przecież to w domu to chyba miesiąc można za tę sałatkę. No już pan budżetu przy okazji pilnować. Tak, więc tylko, że też schudłem mocno. No i faktycznie byłem. Próbowałem się w tym nowym zupełnie świecie zorientować. Pamiętam przeróżne jakieś takie śmieszne sytuacje, jak jakiś taki mój przyjaciel później się pyta, słuchaj, to bądźmy w kontakcie, daj mi maila swojego. Co? Mail. A, poczta. No to ci, ale nie, słuchaj, no z małpa, nie, ja nic nie wiedziałem. Wtedy ten świat szedł dużo szybciej do przodu niż Polska. Tak. I byłem takim człowiekiem jakby opóźnionym trochę, z innych czasów. Ale też chyba dla nich przez to ciekawym, z zażraznej kurtyny. To był fajny czas i teraz jak grałem ten Up on the Roof, czyli Miłość po angielsku, specjalnie sobie poszedłem tymi samymi drogami. No Londyn właśnie. Jest wyjątkowy, bo się nie zmienia. Znaczy oczywiście w niektórych dzielnicach tak, ale ten stary Londyn, czyli ten, który gdzieś tam ja zwiedziłem, jest taki sam. Tu się zmieniają neony, to jest inna restauracja, ale miałem wrażenie, że być może nawet mijam te same osoby, które mijałem jako student wtedy, biegnąc trochę spóźniony na zajęcia. Tylko, że o te 30 lat później. Miłość po angielsku była kręcona w Londynie. Ale ja chcę zapytać o to, co było wcześniej. Bo wiele mówi się tak po prostu, że możemy zadbać o swoją metę, o to, gdzie wylądujemy w życiu, jak się potoczą nasze losy. No ale start losujemy w tej maszynie losującej. Pan wylosował Warszawę. Czy to dawało jakieś takie większe szanse powodzenia na spełnienie swoich marzeń? Z tej perspektywy teraz, żeby szukać człowieka świadomego, jak wygląda, że tak powiem, geografia świata i polityczne zawirowania, no to tak naprawdę to jest bardzo dobre miejsce do urodzenia się na Karowej w Warszawie. Jeszcze w takich czasach, kiedy tak naprawdę duża samodzielność była dana młodym ludziom, dzieciakom, nastolatkom. Więc ja tak tę Warszawę zwiedziłem, jeżdżąc autobusami, tramwajami, chodząc na piechotę w nocą. Co na to mama? Wzdłuż i wszerz, to było normalne. Miałem klucz na szyi. Inne czasy, prawda? I interesowałem się teatrem, więc z woli na ochotę właściwie się przeprowadzałem na całe dnie. Wracałem w nocy nocnym autobusem, żeby się zdrzemnąć do szkoły, do liceum oczywiście później i znowu myśląc tylko o tym teatrze. Więc dla mnie to było naturalne, że ja z tego swojego liceum uciekam od razu do Teatru Ochoty, bo tam było moje życie. Teraz pewnie takie życie wygląda już inaczej. I nie ma tej takiej, chociaż nie będę oceniał, sam się nawet na tym nie znam. W każdym razie ten czas był taki bardzo łatwy do eksplorowania. Mało tego, miałem szczęście,
że moją sąsiadką w tym osiedlu na Jelonkach była Brytyjka, którą poprosiłem, czy może mnie uczyć. Razem z kolegą się zrzucaliśmy, chodziliśmy razem na lekcje. Jakbym się mógł cofnąć w czasie, to bym sobie dał niezłe lanie pasem, żeby się uczyć lepiej. Jeszcze po prostu lepiej. I się starać. Okay. Bo ja tak naprawdę pracę domową, idąc spóźniony na te lekcje, odrabiałem w ostatniej chwili i nie przykładałem się do tego. Dla mnie to było, trzeba znowu iść na ten angielski. Jak 90% nastolatków, ale oczywiście. Po to mija czas, żebyśmy te wnioski wyciągnęli. Ale liznąłem tego akcentu trochę, no na pewno mi było łatwiej. Potem miałem dużo trudnych doświadczeń w liceum, gdzie uczyła mnie pani, która nigdy nie prowadziła rozmowy z native speakerem. Rozumiem. I mówiła, że ja mówię bardzo niewyraźnie i w ogóle mnie nie można zrozumieć. Ale udało mi się nawet maturę zdać z językiem angielskim, że zaliczyłem to. I ten angielski w Up on the Roof to także był jakiś magnes. Przyjazd do Londynu, wreszcie stanięcie na planie po właśnie jakiejś przerwie wymuszonej. No i udało się, że ten Marvel się też, mimo tak wielkiej i świetnie zaplanowanej w ogromnej produkcji, też jakoś tak na tyle przesuwał, że dobra, no wciśniemy te 3 tygodnie. Ładnie to się zazębiło. Wciśniemy to, kurczę, damy radę. I tylko, że będę musiał mieć strasznie długą brodę. Dobra, nie szkodzi. No i miałem taką właściwie brodę nie... jak to nazwać, w ogóle nieuczesaną. Jak Białoszewski mówił, myśli nieuczesane, ja miałem brodę taką kompletnie nieuczesaną, nawet nieprzyciętą, zaniedbaną, ale gdzieś to właściwie działało z tym facetem, który o to w ogóle nie dba. To prawda. I dla niego ważna jest przyjaźń, miłość oczywiście, no i miłość do jego pracy, do jego pasji. Dużo pięknych, kolorowych wspomnień z tego czasu dzieciństwa, dorastania. Wrócę jeszcze do tego tematu, bo bardzo mnie ciekawi, jaką rolę w tym wszystkim odegrała dla pana mama. No, myślę, że po prostu mnie zachęcała do wszystkiego. Nigdy nie postawiła jakichś granic. Tak jak jeszcze pamiętam swojego tatę, który mówił mi, powinieneś być inżynierem, lekarzem. Mhm. Jeszcze miał jakąś opcję dla mie trzecią, której nawet nie pamiętam, ale w tych opcjach nie było niczego na temat aktorstwa. Natomiast mama jakby tutaj nigdy nie postawiła granic, jakby wspierała mnie zawsze w tej drodze jakiejś, którą sobie obrałem. No i z tym kluczem na szyi puszczała mnie. To jest też, tak, także to była chyba jakby takie delikatne wsparcie. Ja zresztą powiem szczerze, też lubię tego typu reżyserów, którzy w ten sposób może matkują aktorom, jeżeli można tak powiedzieć, że po prostu patrzą na to, co ty proponujesz i cię najwyżej lekko popychają w jakimś kierunku. Mama była takim reżyserem życia w takim razie trochę. Tak, tego. Oczywiście. To, że możesz pan rozwijać na tak wielu rynkach filmowych, to jest niesamowite szczęście. Mnie jednak zastanawia, czy jest pewnego taki rodzaj konfliktu wewnętrznego związany z tym, że każdy chce mieć jakieś swoje miejsce na ziemi. Czy pan fajnie się w tym odnajduje, że można sobie podróżować, raz przyjadę tu, raz przyjadę tam, raz będę gościem w Polsce, raz sobie zamieszkam na dłużej w Ameryce? Czy jednak chciałby pan mieć, albo już pan ma, to jedno miejsce, które mógł pan nazwać domem, da się je nazwać geograficznie? Tak, no dom mam w Warszawie, to jest mój, tak. To, i myślę, że już w tym wieku to się trudno otwiera głowę, ale też nie jestem człowiekiem twardogłowym i też jakby gdzieś się doceniam za to, że na stare lata, jednak zawalczyłem o coś, o czym marzyłem przez całe życie. Ten czas przecieka. Na stare lata, słyszą to państwo? Kurczę, no tak, no w pewnym sensie, wiesz, no zaczynać drogę zawodową w nowym rynku, kompletnie mając 50 lat, to nie jest, to nie jest, że tak powiem, no nie stawiasz na takiego konia. On dopiero co przyjechał tutaj i bardzo fajnie on gra, naprawdę, zobaczcie go. Nie, no nie stawia się na takiego konia, ale z drugiej strony ktoś postawił i to jest dla mnie takie jakby wspaniałe. I myślę, że się cieszę tym, że też mogę jakby tym przykładem trochę zarazić ludzi, którzy już machnęli ręką na te swoje marzenia dziecięce. Że nie, no to jeszcze tej trochę satysfakcji się spije, to już nie jest kwestia, teraz dopiero pokażę. Nie, ale
Ale z drugiej strony też umiem więcej, wiem więcej. W porównaniu z aktorami, którzy mają, którzy startują do tej samej roli, mam dużo większe doświadczenie. Bo tam aktorzy z takim doświadczeniem jak ja, to są bardzo rozpoznawalne gwiazdy na całym świecie. Więc to jest jakaś nisza i bardzo mam dużą satysfakcję, że mogę ją w pewnym sensie wypełniać. Natomiast to jest problem ogromny, jeżeli właśnie chodzi o to miejsce na ziemi. Ja zresztą czytam te artykuły, które piszą o tym, że się przeprowadziłem na stałe do Stanów. Wyprzedza pan właśnie moje pytanie, przeprowadziłem tak. na stałe z powrotem do Polski, a teraz znowu do Stanów. Tymczasem ten zawód aktora to jest no, tak jak trupa teatralna kiedyś jeździła, czy cyrkowa. No, to jest właściwie zawód na walizkach w ciągłym ruchu. Ten dyliżans dojeżdża już dużo dalej, ma skrzydła i jesteśmy w stanie grać w różnych miejscach na ziemi. Jeszcze moja, ja nie mam rodziny, nie mam dzieci, więc to jest też taka sytuacja, że ten mój kalendarz wciąż jest bardzo chaotyczny i ta broda, która była nieoczesana, to... Ale też jest łatwiej zapewne tak, odnaleźć się w tym zawodzie, bo tak jak rozmawiam z innymi, nawet jeżeli chcą się spełniać albo marzyli o tym, to potem przychodzi taki moment, że właśnie przez te względy rodzinne, dziecięce, muszą sobie postawić jakąś granicę i wybrać jednak teraz czas prywatny. Ja zapytałem o to miejsce na ziemi z kilku powodów. Po pierwsze, bo po prostu nie wiem. Po drugie, pan wyprzedził ten powód, bo pojawiały się artykuły o tym, czy Piotr Adamczyk w ogóle wróci ze Stanów Zjednoczonych, więc już też wiemy. No a trzeci powód jest taki, że faktycznie pan nie podejmuje takich decyzji ja, tylko to są też decyzje my. I mnie zastanawia, czy będąc w tym my, trudno jest po prostu żyć, tworzyć my, jeżeli jest się osobą publiczną. Czy pan widzi sporo minusów tej sytuacji? A może na co dzień w ogóle nie ma tych minusów? No nie chciałbym tu siedzieć i gadać o minusach. Możemy i o plusach. No właśnie, czy są jakieś plusy bycia osobą publiczną? Pewnie tak, ale to młode pokolenie je umie wydoić. Dla mnie to jest, powiem szczerze, taki przykry dodatek do zawodu. W moim takim marzeniu, jakimś planie życiowym w ogóle, to ja zawsze chciałem być aktorem po prostu dobrym, który dobrze gra, który dużo gra, który pracuje. A to, co się później urodziło, cały show biznes, to jest jakiś taki że przyczepił się ten kundel, no i tak go trzeba czasem karmić, bo tak albo drapie, albo ugryzie, albo strasznie prosi. No i poza tym trzeba, no. Przepraszam, ale faktycznie może to i pasuje. Ja lubię zwierzęta, więc może źle porównałem. Ale czy trzeba karmić? Mi się wydaje, że pan w ogóle nie karmi. No dzisiaj jest premiera filmu Up on the Roof. Rozmawiamy o tym filmie, no bo o tym filmie trzeba powiedzieć, tak, żeby ludzie przyszli do kina. I to jest jakby naturalna rzecz, naturalnie związana z... Znaczy, nie chcę pana obrazić, ale ja tak sam z siebie, żeby pogadać, to bym nie lubił przychodzić, na pewno. Na pewno też jest tak, że te ptaszki promocyjne w umowie muszą się zgadzać, ale można też po prostu obrócić rozmowę w miłą i mieć z tego chociaż chwilę sympatycznego czasu, a można faktycznie uznawać to niestety zawsze za ten najbardziej przykry obowiązek pracy aktora, o którym może się nie myślało, jak się marzyło o tym zawodzie, prawda? Tak. No tak, natomiast show biznes to jest zupełnie inna sprawa. Ja się jakby w tym nie umiem pływać. To, co ja mówię o tym, że jestem z takiego pokolenia, że się nie nadaje do show biznesu, to myślę, że w ogóle Polacy się nie nadają do show biznesu. Mamy w sobie może nie młode pokolenie, bo to już jakby jest zupełnie inny świat, ale gdzieś tak z tego mojego pokolenia, takie moje nasze przyzwyczajenie, no to jest dobre, to powiedzenie sieć w kącie znajdą cię, żeby nie można tak za bardzo powiedzieć o swoich sukcesach, no bo to innym będzie przykro, którzy tych sukcesów nie zrobili. Taki skromny, to jak jest ktoś skromny, to jest też nie niebezpieczny. Tak, to nam nie przeszkodzi, tam coś zagrał w porządku, ale przecież nie będzie walczył. No dobra. Mam 50 lat, zmieniam się. Wspomniał pan o polskiej kuchni. Jeżeli możemy o tym porozmawiać, to zawsze ciekawiło mnie, dlaczego tak artystów, szczególnie, przynajmniej tak jest to widoczne w mediach, ciągnie do tej gastronomii. A pana restauracja z sukcesem, 14 rok, jeżeli dobrze obliczam, Stary Dom sobie radzi na warszawskiej mapie.
trudno jest prowadzić taki biznes, gdy tak naprawdę jest pan trochę tu, trochę tu. Ja wiem, że to też jest wsparcie innych osób, żeby to wszystko działało, ale czy dotyczy jakby pana wyobrażenie na temat prowadzenia restauracji pokryło się z rzeczywistością? Tak, myślę, że tak. Trochę teraz, bo jak już uprzedziłem, że się zmieniam i będę mówił o sobie i tak powiem... Tego nieskromnego Piotra Adamczyka tak, chciałbym zobaczyć może zabijam w tym temacie. Tak, zabijam skromnego, teraz właśnie wchodzi nieskromny. No to myślę, że to, że tak wiele osób ze świata publicznego ciągnie do gastronomii, to jest związane z tym, że się Adamczykowi udało. Mhm. Bo jak pan sam powiedział, 14 lat temu, tak. To było dawno temu, wtedy aktorzy nie otwierali knajp. Wtedy pokutowało takie myślenie, ach, kiedyś była prohibicja i to nie wyszło. Natomiast tu była taka bardzo, bardzo uczciwa historia, każdy inwestuje, każdy coś wnosi. Jest nas trzech, choć bez Mariusza Diakowskiego pewnie tak knajpa by się nie kręciła tak, jak się kręci. Ale to jest ogromna radość. Jak tam przychodzę i widzę po prostu, że ludzie są zadowoleni. Mnie się budzi aktor teatralny w restauracji, bo widzę, że to samo, co my, aktorzy w teatrze, dajemy widzom i masujemy trochę ich duszę, to tutaj może przez żołądek masujemy też te dusze, bo jak siedzą przez jakiś czas w miłej atmosferze, jedzą dobre jedzenie i spotykają się ze sobą. Restauracja jest w ogóle bardzo takim teatralno-filmowym klimatem. No. To bardzo miłe, że nawet w takich trudnych czasach pan tak bajkowo i kolorowo fajnie opowiada o tym życiu restauracyjnym, bo niektórzy by mieli dużo powodów do jakiegoś takiego rozgoryczenia czy rozczarowania. Czy pan jak zagląda w tych czasach inflacji, w te rachunki za gaz i prąd, to łapie się za głowę? Wszyscy się łapiemy. Wszyscy się łapiemy za głowę. No nie chcę teraz tłumaczyć, dlaczego restauracje także muszą podnosić ceny, ale to myślę, że każdy to rozumie. Zresztą to też jest jakby sprawa show biznesu i mediów, że tytuły, bo wiem, do czego pan pije, tytuły... Nawet ja nie wiem sam, do czego pije, no, był jakiś artykuł? Tak, no tak, ojej. No to nie, no to proszę państwa, w każdej restauracji my o tym wiemy. Ale nie piszemy, nie pisze się artykułów o... Bardziej nawet pytałem... o znanych knajpach, ale że tak bym, no tak. O nie pisze się artykułów o drogich knajpach. Tak, a tu jest twarz Piotra Adamczyka i dlatego. Absolutnie rozumiem, ale bardziej chciałem zapytać po ludzku, jako o właścicielu, współwłaścicielu restauracji po prostu, jak to wpływa na całą ekipę, na atmosferę, na to, co tam trzeba zmienić, na gości. Czy po prostu jest jednak tak, że najlepsze restauracje i tak się utrzymają? Tak, oczywiście czasy nie są łatwe i każdy to wie, każdy, kto prowadzi biznes, musi stawić temu czoło. Mam wrażenie, że my sprawnie bardzo przeszliśmy przez czas najtrudniejszy dla gastronomii, czyli pandemię. I tak jak widzę, nawet po tym, w jaki sposób w Stanach te knajpy popadały, mimo że tam ogromne wsparcie uzyskali gastronomowie, na przykład w takiej bardzo wolnorynkowej zasadzie, że dobrze, to teraz ten chodnik, który tu był parkingiem, jest teraz dla was. Więc ci z tych Stanów, jak Kalifornia, którzy mogą właściwie cały czas te stoliki wystawiać, to nagle powiększyli sobie dwukrotnie, trzykrotnie restaurację. Ale przede wszystkim to, co było najbardziej wzruszające, to powroty naszych stałych klientów, którzy się już nie mogli doczekać, kiedy przyjdą i potem na przykład, wie pan co, ja też teraz nie zarabiam, ale specjalnie dla naszego kelnera zostawiam tam trzykrotny napiwek, bo się tak cieszę, że żeście przeżyli, że wraca to miejsce, które dla wielu jest ulubionym miejscem. Ja się cieszę, że ta nazwa, Stary Dom, która wtedy, jak ją otwieraliśmy, brzmiała jakoś tak staroświecko i to teraz tak naprawdę czas dojrzał do tego, że to jest stara już restauracja. 14 lat, czy 15 prawie na rynku, no to jest duży sukces. Dzisiaj takich miejsc się po prostu szuka. Wspomniał pan o urodzinach 50., które były. Za chwilę lub one już były, bo nie wiemy, kiedy ten wywiad zostanie opublikowany, 51. W jakim miejscu jest pan życia dzisiaj? Wciąż, mam wrażenie, że ja wszedłem na jakieś takie wielkie skrzyżowanie. Że się idę tym skrzyżowaniem i wciąż jednak mogę cały czas skręcać w różne strony. Zielone światła też są. Tak, więc jak coś los przynosi, to jest taka
wskazówka, teraz skręć tu. Nawet myśląc o zawodzie swoim, mam wrażenie, że ja chcę być wiarygodny jako ta postać, żeby widz przyszedł i mnie nie znał. No i to jest fajne na przykład w Stanach dla mnie, że ten widz, któremu się pokazuje jako, nie wiem, rosyjski naukowiec For All Mankind, czy jako śmiesznawy troszkę gangster. Może się skupić na tej postaci, bo może nie ma z tyłu głowy, uwierzyć, że to papież, prawda? Że to tak, znaczy w ogóle nie zna jakiś dokładnie gość. No to to jest ten gangster, tak? No to jest ten facet z jakiejś planety w Night Sky. Pierwszy raz go widzę. Mhm. I to pierwszy raz go widzę jest fajne. Mnie się udało te trzy role zagrać też, że wyglądam inaczej, więc tak naprawdę myślę, że nikt nie kojarzy mnie tam. Ale dzięki temu jakby spełniam to, że tutaj nie ma obciążeń, więc mam wrażenie, że im widz mniej wie o aktorze i nie zna jego historii, tylko że wtedy niestety i to otwiera się jakaś taka furtka dla tych, którzy koniecznie te historie chcą poznać, jeżeli jej nie znają, to ją zmyślają. I ja na przykład jestem ofiarą czegoś takiego, że żyję z wizerunkiem, który mi został wymyślony. Że jakby nie tylko wizerunkiem, ale w ogóle tak, wizerunkiem także myślę. Że machnąłem ręką, dobrze, piszę, dobrze, ten mój życiorys, na przykład ostatnio jest nieprawdziwy, no ale już przecież nie będę teraz po kilkudziesięciu latach czegoś prostował, ale jak widzę jakieś artykuły przez młodych napisane, to mi się przypomina taki, gdzie tak naprawdę to się robi, kurczę, jak co będzie, jak ja umrę, mi tak zostanie mi taka nieprawdziwa, tak? Nieprawdziwy życiorys, może ja kiedyś powinienem jednak zacząć o tym swoim życiu mówić, ale memuary pisze się na naprawdę już prawdziwą starość. Ja teraz tak sobie żartuję, nie czuję się staro, zwłaszcza, że zaczynam nowe etapy w życiu, więc mam wrażenie, że wciąż mi los daje jakąś taką szczeniacką naiwność i wiarę w to, że pewne rzeczy są możliwe. Więc nie czas na memuary, może kiedyś je sprostuję. Natomiast też mi się przypomina taki jakiś moment, kiedy czytałem książkę o Tadeuszu Łomnickim napisano na podstawie recenzji. I też miałem takie, no jak można napisać na podstawie recenzji książkę o człowieku i o aktorze? No dobrze, tu mu napisali tak i tak dalej, sami wiemy, jak recenzje wyglądają. I w ogóle człowiek jest bardzo bogatą, wielokolorową, skomplikowaną maszyną, sami siebie nie znamy, więc tym dziwniejsza jest dla mnie taka łatwość oceny, która teraz jest modna, ze względu na to, że możemy jednym tweetem czy jakimś komentarzem kogoś ocenić i tak chętnie oceniamy, tak jakoś bezrefleksyjnie. No bardzo ładne słowo. Więc ja zachęcam trochę pewnie do takiej ostrożności młode pokolenie. Zanim klikniemy enter, naprawdę można wziąć dwa wdechy. Jakiejś właśnie ostrożności, bo sami nie chcemy być w ten sposób pewnie dotknięci. A z drugiej strony życie nie jest takie proste, jak wam się wydaje, tak jak mówiąc do młodych. To nie jest takie czarno-białe. No i takimi barwnymi dzisiaj, mądrymi też przemyśleniami zakończymy. Państwa zapraszamy do kin na Miłość po angielsku. No i jeżeli mogliśmy tak w trzech słowach powiedzieć, może dlaczego więcej warto? No to proszę. To nie jest też taki prosty film. To jest, znaczy, film trochę głębszy. On jest prosty, on jest lekki, miły. Londyn, naprawdę fajni aktorzy w każdej roli. I taka snująca się po prostu zwykła opowieść o relacjach ludzi, o przyjaźni, o miłości, o powrocie do miłości. Bo to się często o tym myśli. Myślę, że każdy o tym myśli. Jak gdzieś takie sobie myśli, a co by było, gdybym ja, kurczę, jednak na przykład, a jakby, czy to w ogóle tam wtedy była jakaś taka dziewczyna, kurczę. Każdy do tego wraca, wiadomo. No i ten mój bohater nagle ma taką możliwość, że do tej starej miłości wraca. Czy ona mu była pisana, no to się dowiemy. Prosta historia, ale z drugiej strony po prostu kameralne brytyjskie kino. Cieszę się, że tego gatunku dotknąłem, bo do tej pory grałem w kameralnych filmach, ale nie brytyjskich. Więc tak, no to jest brytyjska produkcja, sami Anglicy dookoła i nagle jakiś taki polski rodzynek. Bardzo ciepłe kino i ja jeszcze dodam od siebie, że jeżeli szukają państwo odbodźcowania, to dokładnie tych 90 minut na pewno w tym pomoże. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję państwu.